miśki, ostatnio za każdym razem, kiedy tylko na moment zajrzę do internetu, z każdej strony dobiegają do mnie informacje na temat TikTokerki Nike. Jak dobrze wiecie, nie jestem za bardzo fanką TikToka, ale sprawa wydawała mi się dość ciekawa, więc postanowiłam ją zresearchować. Nike to TikTokerka, która na swoim głównym profilu zgromadziła już 200 tysięcy obserwujących, a na swoim dodatkowym 100 tysięcy. Rozpoznawalność zawdzięcza swoim kontrowersyjnym, bardzo katolickim poglądom. Jej temat poruszyła już dwukrotnie Ewcia z kanału Psycholożka. Rozwałkowała ona jej słowa i zinterpretowała pod kątem psychologicznym. Ewa dyskutuje tam z Natalią o tematach poruszonych przez TikTokerkę i ripostuje jej słowa, powołując się na dostępne badania i dane psychologiczne. Bardzo fajne dwa filmy polecam, jeżeli jeszcze ktoś ich nie widział. O Nike już wcześniej było głośno, ale tak turbo głośno. Zrobiło się o niej po jej TikToku na temat depresji. Ja, ogólnie depresja nie jest grzechem. No chyba, że ktoś dąży do tego, żeby coś sobie zrobić. To wtedy to już jest grzechem. Poza psycholożką nagrała o niej również Martyna oraz Nanami-chan. Co może wielu z was zaskoczyć, Nanami odpowiedziała jej naprawdę w merytoryczny sposób. Bazowała na wiedzy, ale przede wszystkim na swoim doświadczeniu. Nie jestem może zwolennikiem posługiwania się dowodami anegdotycznymi i całej persony, którą Olga tworzy w internecie, ale szczerze muszę przyznać, ten filmik jest dobrą odpowiedzią na TikToka Nike. Poruszone tam kwestie są ważne i cieszę się, że Nanami udało się zrobić to bardzo porządnie. Internet wrzy na temat Nike, non-stop słyszy się o niej z każdej strony. Na Instagramie czy na moich YouTube'owych live'ach piszecie o niej, wspominacie o niej. Jest to dla mnie taki sygnał, że temat jest dla was interesujący i nie został jeszcze wyczerpany do końca, więc mogę wrzucić swoje 3 grosze. Ja dzisiaj chciałabym się przyjrzeć jej z trochę innej strony, bo nie chcę wchodzić w dyskusję odnośnie każdego jej słowa. Takie filmiki już powstały, podpisuję się pod nimi, zwłaszcza pod filmikami Ewy i nie widzę potrzeby, żeby po prostu kolejna osoba mówiła znowu to samo, co jej poprzednicy. Nike, jak sama mówi, pochodzę z katolickiej rodziny. Jest wierząca i tą wiarą postanowiła dzielić się z ludźmi na TikToku. I odnośnie tego, w tym, że wierzy, nie ma nic złego. Nie o to chodzi. Nie jest to oczywiście nic złego, bo nikt jej nie zabrania być osobą wierzącą. Nie o to chodzi. Ja również nie mam z tym problemu. Dlaczego więc tyle teraz osób o niej mówi? Dlaczego tyle osób ją krytykuje? Ze względu na to, że Nike na swoim profilu często publikuje takie dosyć mocno prawicowe treści, stara się do nich przekonać ludzi i potępia zachowania, które nie są zgodne z jej przekonaniami. Szczerze, to jak właśnie widzę takie mówienie w ten sposób, to jest mi bardzo, ale to bardzo przykro. Bo kobiety są w stanie wyjść na ulicę i uczestniczyć w czarnych marszach. Ale moim zdaniem tak naprawdę te kobiety protestujące żądają, by kobieta stała się zabawką w rękach mężczyzny. Nieodpowiedzialnego mężczyzny, który nie jest w stanie bronić nawet życia swojego własnego dziecka. A kobieta niby ma mieć nieograniczone prawo do pozbycia się swojego dziecka, który jest w jej łonie, które powstało na skutek rozwiązłości tych wszystkich zabaw. Ja ogólnie w życiu bym nie chciała być z mężczyzną, który właśnie jest za i który popiera te wszystkie marsze. Bo taki mężczyzna ani nie szanuje ciała kobiety, ani nie jest w stanie chronić życia swojego własnego dziecka. Czyli to niby jest walka o wybór do tego, żeby robić co się chce i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Dla mnie bardzo interesujące jest to, jakie dokładnie kwestie Nike porusza na swoim TikToku. Pozastanówmy się nad tym przez moment. Zróbmy tutaj wspólnie taką listę tematów, które najbardziej polaryzują ludzi. Listę rzeczy, którymi najłatwiej striggerować osoby o takich bardziej lewicowych poglądach. Stereotyp męskiego mężczyzny. Sądzę, że w XXI wieku brakuje mężczyzn takich krwi i kości. Sądzę też, że brakuje takiego obowiązkowego naboru do wojska. Mężczyźni są zbyt kobiecy. Edukacja psychoseksualna w szkołach. Uważam, że to by bardzo zdemoralizowało społeczeństwo. Ja bym nie pozwoliła, żeby obca kobieta, która pewnie miałaby totalnie przeciwne poglądy do moich, rozmawiała z moim dzieckiem właśnie na takie tematy. Przy okazji by je demoralizowała. Antykoncepcja! Szczerze, jeśli by tak było, to ja bym się cieszyła. Może ludzie by się trochę też ogarnęli pod względami współżycia z kimkolwiek. A nie po to, żebyśmy to robili jak króliki z gumkami. Ludzie, trochę szacunku do swojego ciała i do ciała swojego partnera. Pan Bóg nie dał nam tego po to, żebyśmy siebie zaspokajali te swoje zwierzęce popędy.
żebyśmy dali nowe życie. In vitro! To jest właśnie tak, że ludzie sobie często tłumaczą, że nie ma Boga i można dosłownie wszystko. Wina w przypadkach przemocy seksualnej. To ja bym powiedziała, że wina oczywiście, że jest po stronie sprawcy, tylko że my ludzie też jesteśmy odpowiedzialni za to, że kogoś kusimy, nawet strojem, bo zauważ, że wiele kobiet ubiera się właśnie w sposób taki nieskromny, zawsze im coś widać, tu coś im wystaje, tu sukienka jest za krótka, tu dekolt jest głęboki i no kurczę, to jest właśnie też grzech, bo w takim sposób kusimy właśnie mężczyzn. Ja. Każde, ale to każde dziecko to jest dar Boży. To, że rodzice nie chcą dziecka, to nic nie oznacza. To Pan Bóg chciał to dziecko. I to dzięki Panu Bogu zostało one poczęte. I zaburzenia psychiczne. No chyba, że ktoś dąży do tego, żeby coś sobie zrobić. To wtedy to już jest grzechem. Kto tu coś chciał? Nie, pomyłka. Okej, to było tak bardzo randomowe. Jak widzicie, są to tematy, które poza tym, że ogólnie wywołują napięcia, również idealnie pasują do tego, co aktualnie dzieje się w naszym kraju, co jest teraz na językach, o czym się mówi. Problemy poruszane przez Najkę są to problemy obecne w naszej codzienności. Często są to rzeczy, które ludzie chcą zmienić albo z którymi walczą. Obserwując to, co dzieje się w internecie, na YouTubie, Instagramie i szczególnie mocno widoczne jest na Twitterze, delikatnie mówiąc, opinia publiczna no, nie pokrywa się z poglądami Najki. Jeśli osoba robi to samej sobie tylko po to, żeby się zaspokoić i swoje zwierzęce popędy, to później w związku z kimś ta osoba drugą osobę, czyli swojego partnera, będzie też traktować bardzo przedmiotowo, tylko po to, żeby zaspokoić swoje zwierzęce instynkty. Już tak naprawdę tłumacząc normalnie. Z tym trzeba walczyć. Bruh. Tego typu opinie często nie spotykają się ze zbyt przychylnym odbiorem, zwłaszcza kiedy pchnięte są do ekstremów, tak jak trochę ma to miejsce na TikToku Natalii. Krytyka czy nawet hejt zdają się kompletnie jej nie afektować, nie zarażać do dalszego działania i mam wrażenie, że spływają po niej jak po kaczce. I coś mi to przypomina. Tak, kochani, to właśnie czas na kolejną listę, tym razem osób, które swoim zachowaniem, poglądami, kreowaną personą w internecie naraziły się ludziom. Marcin Dubiel, Xmasterka, Marta Linkiewicz, Nanami Chan, Psycho Couple. Tych ludzi łączy jedna rzecz. Zauważcie, że każda z tych osób swoją karierę w internecie w jakiś sposób oparła na kontrowersji. Każdy z nich zrobił coś albo całą grupę cośów, co było jebane i dzięki temu są oni rozpoznawalni do dziś. I pozwólcie, że rozpracuję to na przykładzie Anieli Bogusz. Masterka pojawiła się na polskim YouTubie jakoś w 2015-16 roku. Publikowała filmiki, w których skąpo ubrana opowiadała o szeroko pojętym życiu erotycznym. Wszystko okraszane było plastikową i kiczowatą estetyką. No i ludzie totalnie się zesrali. Cześć wszystkim, ja jestem Mati. O Xmasterce mówiło się wszędzie. Każdy prędzej czy później wszedł na jej kanał z ciekawości, żeby zobaczyć, o co chodzi, co tu się dzieje. Szumiało, huczało i Aniela stała się bardzo rozpoznawalną przez to osobą. W pewnym momencie przestała być Xmasterką, usunęła wszystkie filmiki i zaczęła karierę muzyczną. Dzięki temu, co robiła wcześniej, masa ludzi była bardzo ciekawa jej piosenek i dalszych poczynań. Aniela wzięła udział w Fame MMA, koncertuje, wydaje nowe klipy i ma się świetnie. Drzwi do działań w sferze muzyki otworzyła sobie tak naprawdę wcześniej, tworząc kontrowersyjne filmiki w internecie. Dzięki temu ludzie poznali i zapamiętali jej twarz. Przez to, że kiedyś była przez wielu nienawidzona, teraz jest przez naprawdę wielu kochana. Rozumiecie, do czego dążę? Do tego, że wydaje mi się, że w tym momencie w internecie nie istnieje coś takiego jak zły PR. Każda rozpoznawalność jest cenna, bo dzięki niej ludzie osiągają cele, których w innym wypadku nie mogliby dosięgnąć. Często nawet przeogromna dawka krytyki wcale nie wiąże się z uśmierceniem czyjejś działalności w internecie. Przykładowo Marcin Dubiel, który zrobił bardzo dużo rzeczy, które nie podobały się ludziom, teraz ma naprawdę duże grono fanów, zwolenników i osób, które go lubią. I uważam, że w przypadku Najki
jest albo będzie podobnie. Ja nie wykluczam tego, że ona faktycznie wierzy w to, co mówi. Po prostu wydaje mi się, że w jej przypadku mogło zadzieć się coś takiego, że ona naprawdę na początku chciała dzielić się z ludźmi swoimi przemyśleniami na temat wiary. Natomiast kiedy zobaczyła, że te najbardziej kontrowersyjne tematy sprzedają się najlepiej, najwięcej się o nich mówi, ludzie podają je sobie dalej, to postanowiła w to brnąć. Dowodem na to może być fakt, że są tematy, które są bardzo kontrowersyjne, a u Nike na TikToku poruszane są kilka razy. Każde, ale to każde dziecko to jest dar Boży. Ja ogólnie w życiu bym nie chciała być z mężczyzną, który właśnie jest za... i który popiera te wszystkie marsze. Jest to jeszcze bardziej genialne, biorąc pod uwagę kilka czynników. Jeden. Na przykładzie innych osób Nike mogła nauczyć się, że bardzo często szerokie grono hejterów można przekuć w bardzo duże grono fanów. Dwa. We wszystkim, co robi na TikToku, jest uśmiechnięta, wesoła, pozytywna, czym na pewno zaskarbia sobie uczucia ludzi. Są przecież osoby, które piszą jej, że bardzo ją lubią. Jejku, dziękuję najmocniej za taki komentarz. W sumie zrobił mi oddzień. Dlatego w przypadku, gdyby ktoś totalnie ją pojechał, powiedział, że jej TikToka powinno nie być, to ona zawsze może wyciągnąć kartę pułapkę pod tytułem: ale często on jest pozytywny, ale przecież pomaga to ludziom. 3. Natalia zaczęła szokować czymś, co jest na przykład totalną odwrotnością masterki. W momencie, kiedy dawne clickbaity przeszły do lamusa, ona przyszła z czymś świeżym. Takiej osoby do ciśnięcia jeszcze nie mieliśmy. Ona już nie szokuje cyckami i rozwiązłością. Ona szokuje czymś totalnie przeciwnym. 4. Skondensowała w sobie wszystkie elementy, które teraz bardzo intensywnie są krytykowane przez ludzi w internecie. Popycha do ekstremów poglądy, które często związane są z obecną sytuacją polityczną w naszym kraju, co sprawia, że ludzie odpalają się jeszcze bardziej. 5. Przypisała sobie cechy, które tworzą z niej bardzo stereotypową postać, bardzo zero-jedynkową, tworzącą w głowie odbiorcy bardzo szybkie skojarzenia. Hogwarts, szkoła magii, jak i jakieś różne czarodziejstwa są zamkniętym światem przemocy, jak i takiej grozy, przekleństw i uroków, czyli w skrócie obrzydliwości i opętania. A może Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego, jak diabeł z nim rzucił na kościele i obracał, jak wskazówkami zegara. 6. Nike zrobiła z siebie łatwy cel, którego teraz internet potrzebował. Dawno nie było jednej osoby, która w koło mogłaby być na językach. Nanami-chan od dawna nie robi nic wartego komentarza. Masterka jest piosenkarką. Psycho Kabel obchodzą już chyba tylko Mateusza Spysińskiego. A my w internecie niestety mamy bardzo silną potrzebę posiadania wspólnego wroga publicznego. Osoby, której kolektywnie nie będziemy lubić, i ona właśnie postawiła się w tej roli. Stołek był pusty, wystarczyło tylko na nim usiąść. Ja od początku wiedziałam, że z tym, co tutaj mówię, ludzie nie będą wytrzymywać i ludziom to nie będzie pasować. Jednak wiadomo, że tutaj mają ludzie totalnie przeciwne poglądy, więc dlatego im to nie pasuje. Mówię coś niewygodnego dla nich. A gdybym miała robić wszystko, żeby ludzie wytrzymywali, robiłabym to, co reszta sławnych tutaj osób. Czyli jakieś trendy, wyuzdanie na każdym filmiku, jakieś różne podteksty. No i oczywiście bym popierała to, co wszyscy inni popierają. 7. Na koniec jej TikTok to samonapędzająca się maszyna. Ona pociąga za sznurki tak, żeby striggerować jak najwięcej osób, dzięki czemu jej popularność rośnie. Jej popularność rośnie, więc przybywa do niej coraz więcej osób. Teraz dodajmy do tego czynnik w postaci faktu, że większość jej twórczości opiera się na odpowiadaniu na pytania ludzi. Często pisane są pytania tylko po to, żeby sprowokować Nike. A ona odpowiada w sposób, który jest niczym płachta na byka dla pytającego. Jeśli już pytasz o moją opinię, to bym śmiała twierdzić, że jest mi bardzo przykro, bo tak jakby samodzielnie zamykasz się na Pana Boga. I wiecie co? Paradoksalnie jedna i druga osoba ma to dokładnie, czego chciała. Bo ona zyskuje rozgłos, a oni mają satysfakcję, że szturchnęli ją patykiem. Ja też jestem organizmem, który czerpie korzyści z tej sytuacji. W końcu mogłam ten filmik nagrać i wrzucić na YouTube'a. Ale tak zupełnie, zupełnie szczerze, to ciekawa jestem, do czego doprowadzi twórczość Natalii w internecie. Może za rok czy dwa ona faktycznie zmieni content i stanie się lubianą, popularną osobą, z którą każdy dzieci
wiedzieć, jak chcę mieć zdjęcie. Raz jeszcze na koniec podkreślę, że wcale nie twierdzę i nie zakładam, że ona nie wierzy w to, co mówi, tylko te wszystkie rzeczy, które zaobserwowałam u niej, te wszystkie aspekty jej działalności sprawiają, że zaczynam myśleć o tym w trochę innym kontekście, w kontekście łatwej kontrowersji, którą wokół siebie robi. I tak naprawdę te dwie rzeczy prawdopodobnie ze sobą się łączą. Jednocześnie ona faktycznie czuje te rzeczy, ale też wypycha siebie do przodu cały czas. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bardzo chętnie zapoznam się z waszymi komentarzami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję w szczególności wspierającym na tym kanale. I widzimy się już niedługo. Na przykład na live'ie w piątek o 17:00. Tak, wtedy są live'y. Teraz są w piątki live'y. Tak. Dzięki, elo, bye.